Z tego, co się zdążyłem zorientować, to odpowiadać będzie nam pan minister Patkowski z Ministerstwa Finansów. Chciałbym, bo rozmawiamy o sprawie niezmiernie poważnej, której moim zdaniem powinno nastąpić pewna zgoda w tej Izbie, o wynagrodzeniach w sferze budżetowej, o tym, ile zarabiają polscy urzędnicy, ile zarabiają polscy nauczyciele, o tym, ile zarabiają pracownicy służby zdrowia, żeby wymienić te największe grupy. Będziemy rozmawiać o tym, ile zarabiają i jakie podwyżki im planujecie. I dlatego, panie ministrze, zacznę od jednego stwierdzenia. Panie ministrze, chciałbym pana zapytać, jaką dostał pan ostatnio podwyżkę? Ile zarabia pan więcej? Bo według moich informacji w ciągu ostatnich miesięcy dostał pan ponad 4 tysiące netto podwyżki. To więcej niż zarabiała 70, może nawet 80% pracowników służby zdrowia. Pana podwyżka jest wyższa, tylko podwyżka. Jest wyższa niż wynagrodzenie, które otrzymują urzędnicy, którzy dla Polski pracują, nauczyciele, którzy uczą nasze dzieci. Zadajemy to pytanie z prostego powodu. Słyszymy praktycznie każdego dnia pana premiera Morawieckiego i innych urzędników rządu, którzy mówią: szanowni państwo, wasze pensje rosną szybciej niż inflacja. Co z tego, zdaniem pana Morawieckiego, że pensje, że inflacja rośnie już w tempie prawie 8% w skali rok do roku, tak będzie, skoro wasze pensje rosną szybciej? To przeanalizujmy, szanowni państwo. Myślę, że jest zgoda również polityków PiS-u na to, żeby to spokojnie przeanalizować. Kiedy kilka tygodni temu ogłaszano, że w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie w Polsce do 3000 brutto, czyli około 2200-2300 netto, to wiecie, co sobie pomyśleli pracownicy służby zdrowia, wielu pracowników administracji, prokurator sądów, administracji, zespolonej administracji państwowej, szczebla powiatowego przede wszystkim, czy wojewódzkiego? Pomyśleli sobie: pensja minimalna wzrasta, jest szansa, że dostaniemy podwyżki, bo nasze wynagrodzenia są poniżej płacy minimalnej. Co z tego, że wy się chwalicie wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w gospodarce? Przecież ona nie zależy od was. A jeżeli zależy, to raczej podnosicie im podatki. Od was, realnie, od rządzących w Polsce, poza inflacją, która zależy od was, zależą wynagrodzenia w administracji, w sferze publicznej, w szkołach, w szpitalach. I te zarobki rosną znacznie wolniej niż inflacja. One rosły nisko, one rosły niewysoko, nie rosły szybko. Ale ta dramatyczna inflacja w tej chwili, ona zżera te zarobki. Co z tego, że podnosicie płacę minimalną ludziom pracującym w szkołach, skoro inflacja rośnie dwukrotnie szybciej i te 100 zł czy 150 zł podwyżki zostanie zjedzone przez 300 zł przez inflację. Sięgnijmy na chwilę do raportu szefa służby cywilnej. Mówi on, że w 901 podmiotach administracji państwowej, czyli ponad połowie podmiotów, płace są poniżej średniej krajowej. Największą grupę stanowią komendy powiatowe policji i komendy powiatowe straży pożarnej. Ci, którzy walczą, jak dzisiaj mówicie, przecież zobaczcie, każda straż pożarna została odwiedzona przez jakiegoś posła PiS-u, jakieś tam kartonowe czeki im nosiliście, od 6 lat im nosicie. Oni zarabiają najsłabiej w Polsce. Najsłabiej. Policjanci, prokuratorzy, pracownicy prokurator, sądów, policjanci. Oni wszystkimi się filmujecie. Reformujecie, że wióry lecą. Sądy i prokuratury przez ostatnie 6 lat zostały tak zreformowane, że kamień na kamieniu nie został. A ludzie zarabiają po 2400. Po 2400. Wiecie, tu już nie chodzi w tej chwili o minimum egzystencji. Tu już nie chodzi w tym wszystkim o to, czy ci ludzie mają poczucie, że są w stanie się utrzymać. Tu chodzi o elementarną godność. Że ktoś, kto pracuje dla państwa polskiego, kto uczy nasze dzieci, ktoś, kto pracuje w sądzie, ktoś, kto pracuje w prokuraturze, zarabia płacę minimalną. Że pan minister Niedzielski miał odwagę powiedzieć ratownikom medycznym, żeby się nie martwili,
Ich płace muszą wzrosnąć w przyszłym roku, bo rośnie płaca minimalna i nie mogą pozostać poniżej płacy minimalnej. O tym jest dyskusja. I pytanie jest... Panie marszałku, poproszę o 10 sekund. Pytanie jest o to, czy jesteście gotowi usiąść i na poważnie się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Jak tę wielką dysproporcję pomiędzy gospodarką, która się rozwija, a administracją państwową, którą doprowadziliście na skraj ruiny, jeśli chodzi o kadry, czy jesteście gotowi do poważnej debaty? My jesteśmy gotowi do poważnej debaty. Często wzywacie nas do poważnej debaty. Jesteśmy. Tu chodzi dzisiaj o to, żeby ratować egzystencję polskiej administracji, polskiej szkoły, żeby ktokolwiek chciał uczyć nasze dzieci, żeby państwowa służba zdrowia, publiczna służba zdrowia była realna, bo dzisiaj staje się fikcją. Dzisiaj wszyscy korzystają z pomocy prywatnej służby zdrowia. Ciekawi jesteśmy, czy jesteście gotowi do tej debaty. My jesteśmy do niej gotowi. Dla tych wszystkich pracowników i ludzi, którzy ze sferą publiczną wiążą swoje nadzieje. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję, panie pośle.